Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Christophera Prista pod tytułem Prestige. Czyta Jacek Rozenek. Dla Elizabeth i Simona. Podziękowania. Autor pragnie podziękować za pomoc udzieloną przez Fundację Pisarzy. Dziękuję również Johnowi Wade'owi, Davidowi Langfordowi, Lee Kennedy i członkom Stowarzyszenia Magii. Część pierwsza: Andrew Westley. Rozdział pierwszy. Właściwie wszystko zaczęło się w pociągu, jadącym na północ Anglii. Chociaż miałem się niebawem przekonać, że tak naprawdę. Cała historia bierze początek ponad sto lat temu, wtedy nie miałem o tym pojęcia. Podróżowałem na koszt firmy, idąc śladem wydarzenia, do którego doszło w siedzibie pewnej sekty religijnej. Na kolanach spoczywała wciąż jeszcze nierozcięta pękata koperta, którą tego dnia rano otrzymałem od ojca. Kiedy tato zadzwonił, żeby mi o tym powiedzieć, myślami byłem zupełnie gdzie indziej. Trzaskały drzwi do sypialni, a moja dziewczyna właśnie się wyprowadzała. Tak, tato, mówiłem, kiedy Zelda przetaczała się obok mnie, jak burza gradowa z pudłem moich płyt kompaktowych pod pachą. Najlepiej wyślij pocztą, zobaczę co to jest. Przeczytałem poranne wydanie Chronicle, potem kupiłem sobie w obwoźnym bufecie Neskę i kanapkę i otworzyłem kopertę. Wysunęła się z niej spora książka w miękkiej oprawie. W środku znalazłem wsunięty między kartki list i złożoną na pół otwartą kopertę. Tato pisał: Drogi Andy, oto książka, o której ci mówiłem. Chyba przysłała ją ta sama kobieta, która do mnie wcześniej dzwoniła. Pytała, czy wiem, gdzie mieszkasz. Załączam kopertę, w której przyszła przesyłka. Pieczątka na znaczku jest trochę zamazana, ale może ją odcyfrujesz. Mama się dopytuje, kiedy znowu przyjedziesz. Może byś wpadł w przyszłym tygodniu, na sobotę i niedzielę. Ściskam, tato. W końcu przypomniałem sobie, co ojciec mówił przez telefon. Powiedział mi, że książkę już ma i że kobieta, która ją przysłała, jest chyba jakąś naszą daleką krewną, ponieważ kilkakrotnie wspomniała o mojej rodzinie. Powinienem był trochę uważniej go słuchać. Miałem więc przed sobą tę książkę. Nosiła tytuł Tajemnice. I metody magii, a jej autorem był niejaki Alfred Borden. Wyglądała na jeden z poradników opisujących sztuczki karciane żonglowanie, sztuczki magiczne z jedwabnymi chustkami i tym podobne. Zainteresowało mnie jedynie to, że wprawdzie wydano ją całkiem niedawno, ale była chyba przedrukiem wcześniejszej edycji. Wskazywały na to liternictwo, ilustracje, tytuły rozdziałów i wymyślny styl. Właściwie nie bardzo wiedziałem, dlaczego miałbym się interesować tą książką, choć nazwisko autora nie było mi obce. Wprawdzie od dziecka noszę nazwisko moich przybranych rodziców, jednak urodziłem się jako Borden. Nazywam się Andrew Westley i chociaż zawsze wiedziałem, że mnie adoptowano, dorastałem myśląc o Duncanie i Gillian Westleyach jak o ojcu i matce. Kochałem ich jak rodziców i zachowywałem się jak ich syn. W tej materii nic się nie zmieniło. Wobec moich naturalnych rodziców nie czuję niczego. Nie jestem ciekaw ani ich, ani też tego, dlaczego oddali mnie do adopcji. A teraz, kiedy jestem dorosły, nie mam zamiaru dochodzić, kim są. To wszystko należy do odległej przeszłości. Zawsze czułem, że moi naturalni rodzice nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Jest jednak Pewna sprawa związana z moim pochodzeniem, która stała się dla mnie nieomal obsesją. Jestem pewny, lub dokładnie mówiąc prawie pewny, że urodziłem się jako jeden z braci bliźniaków i że mój brat i ja zostaliśmy rozdzieleni. Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało, ani gdzie może być mój brat, ale odkąd pamiętam, zawsze przypuszczałem, że został adoptowany w tym samym czasie co ja. Zacząłem podejrzewać jego istnienie mniej więcej wtedy, kiedy skończyłem 10 lat. Przypadkiem natrafiłem na pewną książkę przygodową, w której wyczytałem, że wiele bliźniąt łączy niewytłumaczalna więź, jakby kontakt psychiczny. Nawet jeżeli rozdzielają je tysiące mil, albo mieszkają w innych krajach, będą wspólnie doświadczały bólu, zdziwienia, szczęścia, depresji. Jedno z bliźniąt będzie wysyłało sygnały do drugiego i odwrotnie. Pamiętam, że kiedy to czytałem, czułem, iż jest to jedna z tych przełomowych chwil w życiu, w których postrzeganie wielu rzeczy niezwykle się wyostrza. Całe życie, odkąd tylko pamiętam, miałem uczucie, że ktoś dzieli ze mną los. Jako dziecko nie przykładałem do tego wielkiej wagi, ponieważ przypuszczałem, że inni ludzie odczuwają coś podobnego. W miarę jak rosłem, zacząłem jednak zdawać sobie sprawę, że nikomu z moich przyjaciół takie rzeczy się nie przytrafiają. Czytając tę książkę, doznałem wielkiej ulgi, bo wydawało mi się, że znalazłem wyjaśnienie wszystkich moich przeczuć. Miałem brata bliźniaka. To uczucie psychicznego kontaktu jest często niejasne. Ma się wrażenie, że ktoś się o ciebie troszczy, a nawet czuwa nad tobą, lecz są również takie chwile, kiedy staje się o wiele bardziej konkretne. Ogólnie mówiąc, czuję się stałą obecność pewnego oparcia. A bardziej bezpośrednie doznania pojawiają się tylko od czasu do czasu. Są one dojmujące i wyraziste, choć samo porozumienie jest niezmiennie niewerbalne. Na przykład, raz czy dwa, kiedy byłem na rauszu, zdarzyło mi się odczuć narastające we mnie przerażenie brata, obawę, że może mi się przytrafić coś złego. Pewnego razu, gdy późnym wieczorem wychodziłem od przyjaciół, i miałem właśnie wsiąść do samochodu, by pojechać do domu, dotarł do mnie tak silny przebłysk niepokoju, że poczułem, iż trzeźwieje. Próbowałem to uczucie opisać znajomym, u których wtedy byłem, ale zbyli mnie żartami. Pojechałem do domu zupełnie trzeźwy, ale jak to się stało, że wytrzeźwiałem, nie potrafię wyjaśnić. Z drugiej strony, czułem czasami, że mój brat boi się, lub cierpi, albo jest. W jakiś sposób zagrożony, i potrafiłem wysłać mu spokój, współczucie lub pocieszenie. Jest to mechanizm psychiczny, którym potrafię się posługiwać, lecz którego nie potrafię wytłumaczyć. Z tego co wiem, nikomu dotychczas nie udało się go dobrze wyjaśnić, choć jest powszechnie znany i dobrze udokumentowany. Wiąże się z nim jeszcze jedna tajemnica. Nie tylko nigdy nie udało mi się dotrzeć do mojego brata, ale z urzędowych zapisów wynika wręcz, że nigdy go nie miałem, a już na pewno nie bliźniaka. Z okresu przed adopcją mam fragmentaryczne wspomnienia. Gdy do niej doszło, miałem tylko trzy lata i nie pamiętam brata. Tato i mama nic na ten temat nie potrafią powiedzieć, wiedzą tylko tyle, że kiedy mnie adoptowali, nikt nie wspominał o żadnym bracie. Adoptowane dziecko ma pewne prawa. Najważniejszym z nich jest ochrona przed naturalnymi rodzicami nie mogą się z nim kontaktować. Kolejne jest prawo do zgłębienia po osiągnięciu pełnoletności niektórych okoliczności związanych z adopcją. Można na przykład poznać nazwiska naturalnych rodziców, zdobyć adres sądu, w którym prowadzono postępowanie adopcyjne i zajrzeć do odpowiednich akt. Dotarłem do tych dokumentów wkrótce po moich osiemnastych urodzinach, ponieważ chciałem się dowiedzieć wszystkiego, co się da na temat mojego brata. Pracownicy biura do spraw adopcji skierowali mnie do sądu rejonowego w Illing, gdzie przechowywano dokumenty, a tam odkryłem, że o adopcję wystąpił mój ojciec, którego nazwisko brzmiało Clive Alexander Borden. Moja matka, Diana Ruth Borden z domu Ellington, umarła wkrótce po moich narodzinach. Przypuszczałem, że adopcji dokonano właśnie z tego powodu, lecz adoptowano mnie ponad dwa lata później, a do tego czasu wychowywał mnie ojciec. Nazywałem się wtedy Nicholas Julius Borden. Nie znalazłem niczego na temat drugiego dziecka, czy to adoptowanego, czy też nie. Sprawdziłem później akty urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, St. Catherine's House w Londynie, jednak potwierdziło się tylko, że jestem jedynym dzieckiem Bordena. Tak czy owak duchowa więź z moim bratem bliźniakiem wcale się nie urwała i doświadczam jej do dzisiaj. Książkę wydała w USA oficyna Dover Publications. Był to podręczny, starannie opracowany tomik. Ilustracja na okładce przedstawiała magika w scenicznym stroju z ekspresją wyciągającego dłonie ku drewnianej skrzyni, z której wyłaniała się jakaś młoda dama. Dama uśmiecha się promiennie i ma na sobie ubiór, który w owych czasach prawdopodobnie uważano za prowokacyjny. Tuż pod nazwiskiem autora widnieją słowa wydane i opracowane przez lorda Colderdale'a. U dołu okładki umieszczono slogan wydrukowany grubymi białymi literami: Słynna księga tajemnic chronionych przez przysięgi i zaklęcia. Dłuższy. I bardziej wyrazisty opis na okładce z tyłu zawierał więcej szczegółów. Oryginalne wydanie ukazało się w niewielkim nakładzie w Londynie w 1905 roku. Książkę tę sprzedawano wyłącznie zawodowym magikom, którzy gotowi byli przysiąc, że nie ujawnią jej treści. Egzemplarze pierwszego wydania są praktycznie nieosiągalne na rynku księgarskim. Nowe wydanie udostępnione szerokiej publiczności po raz pierwszy. To wersja bez żadnych skrótów z oryginalnymi ilustracjami, jak również notatkami i tekstem uzupełniającym pióra angielskiego hrabiego Colder znanego współczesnego miłośnika magii. Autorem książki jest Alfred Borden, twórca legendarnej iluzji zwanej nowym przeniesionym człowiekiem. Tenże Borden, który na scenie posługiwał się tytułem Le Professeur de la Magie, był najsłynniejszym iluzjonistą. Pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Do uprawiania tej profesji nakłonił go w młodości John Henry Anderson, a jako podopieczny Neville'a Maskellina, Borden był współczesnym Houdiniego, Davida Devanta, Chanklisu oraz Botiera de Colti. Mieszkał w Londynie, lecz odbywał liczne tourne po Stanach Zjednoczonych i Europie. Nie jest to wprawdzie podręcznik instruktażowy, sensu stricto, Prezentuje jednak metody stosowane w magii i zarówno laik, jak i zawodowiec może odkryć zaskakujące sposoby rozumowania i tajniki umysłu jednego z największych magów. To zabawne odkryć, że jeden z naszych przodków był iluzjonistą. Ale temat ten niezbyt mnie interesował. Tak się składa, że sztuczki magiczne uważam za nużące, zwłaszcza sztuczki karciane, chociaż nie tylko. Iluzjoniści, których się czasem ogląda w telewizji, rzeczywiście potrafią wywrzeć wielkie wrażenie, ale nigdy mnie nie kusiło, żeby odkrywać ich tajemnice. Pamiętam, że ktoś kiedyś powiedział, iż cały problem z magią sceniczną polega na tym, że im bardziej iluzjonista chroni swoje sekrety, tym bardziej okazują się one trywialne. Książka Alfreda Borden'a zawierała długi fragment poświęcony sztuczkom karcianym. Inna jej część opisywała sztuczki z papierosami i monetami. Każdemu objaśnieniu towarzyszył komentarz w postaci rysunku lub instrukcji. Pod koniec znalazłem rozdział na temat iluzji scenicznych, z wieloma ilustracjami szaf i skrzyń, z rozmaitymi skrytkami, pudeł z podwójnym dnem stołów, z mechanizmami do podnoszenia, ukrytymi za zasłonami oraz innych urządzeń i aparatów. Przerzuciłem kilka stron. Pierwsza część książki nie była ilustrowana. Zawierała długi opis wydarzeń z życia autora i jego opinie dotyczące magii i sztuki iluzji. Zaczynała się następująco: Piszę te słowa w roku 1901. Nazywam się to znaczy tak naprawdę nazywam się Alfred Borden. Moja historia jest historią tajemnic, które towarzyszyły mi całe życie. Opisuję je na tych stronnicach po raz pierwszy. I ostatni. Będzie to jedyny egzemplarz mojej opowieści. Urodziłem się w 1856 roku, 8 dnia maja, w nadmorskim mieście Hastings. Byłem dzieckiem zdrowym, pełnym życia i wigoru. Mój ojciec był rzemieślnikiem zrzeszonym w cechu w powiecie, mistrzem, kołodziejem i bednarzem. Nasz dom przez chwilę wyobrażałem sobie autora książki, zasiadającego do pisania wspomnień. Właściwie bez powodu przedstawiłem go sobie jako mężczyznę wysokiego, o ciemnych włosach, surowym wyrazie twarzy, lekko przygarbionego, w okularach do czytania, pogrążonego w pracy przy biurku, które oświetla samotna lampa, stojąca tuż przy jego ramieniu. Wyobraziłem sobie resztę domowników pogrążonych w pełnym skupienia milczeniu, wyrażającym szacunek dla pracy, pana domu. Rzeczywistość była bez wątpienia zupełnie inna, lecz naprawdę bardzo trudno jest przezwyciężyć stereotypy dotyczące naszych przodków. Zastanawiałem się, jakie mogłoby nas łączyć pokrewieństwo. Gdyby to było pokrewieństwo w linii prostej, innymi słowy, jeżeli to nie był mój kuzyn lub wuj, to mógłby to być mój pra lub prapradziad. Jeżeli urodził się w 1856 roku, Miałby, pisząc tę książkę, lat czterdzieści parę. Wydawało się więc prawdopodobne, że nie jest ojcem mego ojca, lecz należy do wcześniejszego pokolenia. Wstęp utrzymany był w mniej więcej podobnym stylu jak sam tekst. Znalazłem tam liczne wyjaśnienia dotyczące powstania książki. Wydaje się, że została oparta na prywatnych zapiskach Bordena, których pierwotnie nie zamierzał publikować. Calderdale w znacznej mierze rozwinął i poprawił tekst. Dodał również opisy sztuczek iluzjonistycznych. Nie było tam dodatkowych informacji biograficznych dotyczących Bordena, lecz przypuszczałem, że znajdę je rozsiane w całej książce. Nie bardzo wiedziałem, w jaki sposób może mi ona powiedzieć coś nowego na temat brata. Był on bowiem jedynym członkiem mojej naturalnej rodziny, który budził moje zainteresowanie. W tym momencie odezwał się mój telefon komórkowy. Odebrałem szybko, przypuszczając, że może irytować moich współpasażerów. Dzwoniła Sonia, sekretarka mojego redaktora naczelnego Lena Wickhama. Natychmiast nabrałem podejrzeń, że Len kazał jej do mnie zatelefonować, żeby się upewnić, iż naprawdę jestem w pociągu. Andy, zmieniły się plany w związku z samochodem, powiedziała Sonia. Eric Lambert musiał go zawieźć do naprawy hamulców i auto jest w warsztacie. Podała mi adres. To właśnie dzięki temu, że w Sheffield miałem mieć do dyspozycji samochód Forda o sporym przebiegu, słynącego z tego, że się wiecznie psuje, nie musiałem jechać swoim autem. Len nigdy nie podpisze rachunków w sytuacji, gdy pod ręką jest samochód firmy. Czy wujek mówił coś jeszcze? Spytałem. Na przykład co? Mam się zająć tym, co mi zlecił? Tak. Przyszło coś z agencji informacyjnych? Dostaliśmy potwierdzenie faksem z zarządu więzień w Kalifornii. Franklin wciąż jeszcze odsiaduje karę. Dobra, rozłączyliśmy się. Zanim schowałem telefon, wykręciłem numer rodziców i zamieniłem kilka słów z ojcem. Powiedziałem, że jestem w drodze do Sheffield i będę jechał z Peak District. Czy mogę wpaść do nich? No oczywiście, że mogę i zostać na noc. Ojciec był wyraźnie zadowolony. Gillian i on wciąż mieszkali w Williamslow w hrabstwie Cheshire. A od czasu, kiedy przeniosłem się do Londynu, odwiedzałem ich coraz rzadziej. Powiedziałem mu, że dostałem książkę. Domyślasz się, dlaczego ci ją przysłano? Absolutnie nie. Przeczytasz ją? Raczej nie jest w moim guście. Przejrzę ją któregoś dnia. Zauważyłem, że napisał ją ktoś o nazwisku Borden. Tak, czy ta kobieta mówiła coś na ten temat? Nie, chyba nie. Kiedy się rozłączyliśmy. Włożyłem książkę do teczki i wpatrzyłem się w zmieniający się krajobraz. Niebo było szare, a deszcz rysował na szybie rozmazane wzory. Musiałem się skupić na wydarzeniach, nad którymi miałem pracować. Byłem zatrudniony jako reporter w redakcji Chronicle, co lepiej brzmi niż wygląda w rzeczywistości. Mój ojciec był dziennikarzem i kiedyś pracował w Evening Post w Manchesterze, siostrzanej gazecie Chronicle. Był dumny z tego, że dostałem tę robotę, choć zawsze podejrzewałem, że dyskretnie mi w tym pomógł. Nie jestem dziennikarzem, któremu pisanie przychodzi z łatwością i nie najlepiej mi szło w czasie szkolenia. Od dawna dręczy mnie obawa, że pewnego pięknego dnia będę musiał wytłumaczyć ojcu, dlaczego rzuciłem dziennikarstwo, które on uznaje za bardzo prestiżowe zajęcie i to jeszcze w jednej z lepszych gazet w Wielkiej Brytanii. Tymczasem bez przekonania. Brnąłem dalej. Jechałem teraz pociągiem, żeby przygotować ten reportaż, co było częściowo następstwem historii związanej z grupą entuzjastów UFO, którą opisałem kilka miesięcy wcześniej. Od tego czasu Len Wickham posyła mnie wszędzie tam, gdzie pojawiają się pogłoski o zlotach czarownic, lewitacji, samozapłonie, kręgach, w zbożu i tym podobnych zjawiskach z pogranicza nauki i parapsychologii. Jak odkryłem, w większości wypadków, kiedy się już dobrze wejdzie w temat, nie ma specjalnie o czym pisać. A ponadto na łamach gazety ukazywało się zadziwiająco mało moich materiałów. Pomimo to, Wickham ciągle posyłał mnie tam, gdzie tego rodzaju reportaż mógł powstać. Tym razem było coś jeszcze. Z pewną ulgą, Wickham poinformował mnie, że ktoś z sekty zadzwonił z pytaniem: Czy Chronicle Zamieści reportaż na temat tego wydarzenia. A jeśli tak, to czy mógłbym przyjechać? Właśnie ja. Czytali moje wcześniejsze teksty i byli zdania, że odznaczam się odpowiednim, uczciwym sceptycyzmem, a zatem mogą liczyć na dobry, obiektywny artykuł. Mimo to, a być może właśnie dlatego, było prawdopodobne, że temat okaże się kolejnym niewypałem. Pewna sekta religijna z Kalifornii pod nazwą Stygmatyczny Kościół Jezusa Chrystusa, założyła zbór w dużej posiadłości wiejskiej w Derbyshire. Kilka dni temu jedna z mieszkających tam kobiet umarła śmiercią naturalną. Przy umierającej były jej córka i lekarka. Kiedy kobieta leżała sparaliżowana na granicy życia i śmierci, do pokoju wszedł jakiś człowiek. Stanął przy łóżku i uczynił uspokajające gesty. Kobieta wkrótce potem zmarła, a mężczyzna natychmiast wyszedł nie odzywając się ani słowem. Później już go nie widziano. Rozpoznała go córka tej kobiety, a także dwoje członków zboru, którzy weszli do pokoju, stwierdzili, że to założyciel sekty, ojciec Patrick Franklin. Sekta wyrosła wokół niego, ponieważ głosił, że posiada umiejętność bilokacji. Cała historia była z dziennikarskiego punktu widzenia interesująca z dwóch powodów. Dotyczyła mianowicie pierwszej bilokacji Franklina, której świadkami były osoby nienależące do sekty. Jedną z nich była szanowana miejscowa lekarka. Poza tym miejsce pobytu Franklina w tamtym dniu było znane ponad wszelką wątpliwość. Wiadomo było, że jest więźniem, osadzonym w więzieniu stanowym w Kalifornii. Jak potwierdziła telefonicznie Sonia, wciąż jeszcze tam przebywa. Rozdział drugi. Zbór został założony w Peak District u podnóża gór na obrzeżach wioski Caldlow, która kiedyś była ośrodkiem zagłębia łupku, a dziś żyje głównie z turystów i wspinaczy. W centrum wioski znajduje się sklep z pamiątkami i mapami, klub jeździecki oferujący przejażdżki kucykami, kilka sklepów z upominkami i hotel. Kiedy przejeżdżałem przez wioskę, dolinę przesłaniała mrzawka zacierająca kształty skalistych grani po obu jej stronach. Zatrzymałem się na filiżankę herbaty w nadziei, że uda mi się porozmawiać z kimś o kościele stygmatycznym, ale w kawiarence nie było nikogo oprócz mnie. A kelnerka powiedziała, że codziennie dojeżdża z Chesterfield. Kiedy tak siedziałem, zastanawiając się, czy od razu nie zjeść obiadu przed wyruszeniem w dalszą drogę, niespodziewanie skontaktował się ze mną mój brat. Wrażenie było tak wyraźne i dojmujące. Że zdziwiony odwróciłem głowę, myśląc przez chwilę, iż odzywa się do mnie ktoś siedzący w kawiarni. Zamknąłem oczy, opuściłem głowę i słuchałem dalej. Żadnych słów, nic wyraźnego. Nic. Na co mógłbym odpowiedzieć, lub co mógłbym zapisać choćby dla własnych potrzeb. Było w tym jednak oczekiwanie, radość, poruszenie, przyjemność i zachęta. Starałem się mu odpowiedzieć, w jakim celu się do mnie odezwałeś. Dlaczego spotyka mnie takie powitanie? Do czego mnie zachęcasz? Czy to ma jakiś związek ze zborem? Czekałem, wiedząc, że tego rodzaju doświadczenia nigdy nie owocują dialogiem, a zatem zadawanie pytań nigdy nie kończy się uzyskaniem odpowiedzi. Miałem jednak nadzieję na kolejny znak. Starałem się w duchu wyciągnąć do niego dłoń. Myślałem, że może skontaktował się ze mną po to, żebym to ja mógł mu coś przekazać ale czułem, iż go nie znajduję. Wyraz mojej twarzy musiał pewnie zdradzić, co się we mnie dzieje, gdyż barmanka przyglądała mi się z zaciekawieniem. Przełknąłem resztki herbaty i postawiłem filiżankę i spodeczek na ladę. Potem uśmiechnąłem się uprzejmie i wybiegłem. Kiedy usiadłem za kierownicą i zatrzasnąłem drzwi, poczułem, że nadchodzi kolejna wiadomość od brata. Była taka sama jak poprzednio. Bezpośrednia prośba, żebym się zjawił, Żebym z nim był. Nadal nie potrafiłem ubrać jej w słowa. Do kościoła astygmatycznego prowadził stromy podjazd, odchodzący od głównej drogi. Później była zamknięta brama skutego żelaza i stróżówka. Z boku jeszcze jedna brama, również zamknięta, opatrzona tablicą Teren Prywatny. Między tymi dwoma wjazdami było trochę miejsca, więc zaparkowałem samochód i ruszyłem w kierunku stróżówki. Na ścianie drewnianego ganku znalazłem nowoczesny dzwonek, a pod nim ogłoszenie, które brzmiało: Witaj w stygmatycznym kościele Jezusa Chrystusa. Nie przyjmujemy nieumówionych odwiedzających. Informacje w kaldlow pod telefonem 393960. Dostawcy i inni proszę dzwonić dwa razy. Jezus cię kocha. Zadzwoniłem dwa razy bez żadnego skutku. Na zabudowanej podstawce zauważyłem ulotki, a pod nimi zamkniętą na kłódkę i przyśrubowaną do ściany puszkę z otworem na monety. Wyciągnąłem ulotkę, wrzuciłem do puszki pięćdziesiąt pensów, potem poszedłem do samochodu i czytając, przysiadłem na masce twarzą w stronę posiadłości. Na pierwszej stronie znalazłem krótką historię sekty i zdjęcie ojca Franklina, pozostałe trzy strony wypełniały przeróżne cytaty z Biblii. Kiedy znów spojrzałem na bramę, zorientowałem się, że jej skrzydła nieznacznie się otwierają, więc usiadłem za kierownicą i ruszyłem pod górę stromym, żwirowym podjazdem. Droga prowadziła za kosami, po jej obu stronach rosła trawa. Co kawałek posadzono ozdobne drzewa i krzewy, które teraz uginały się pod ciężarem drobnych kropli deszczu. W dole rosły gęste skupiska krzewów rododendronu o ciemnozielonych liściach. W lusterku wstecznym zauważyłem, że brama powoli się zamyka. Wkrótce ukazał się główny budynek posiadłości. Była to spora, nieatrakcyjna, cztero- lub pięciopiętrowa budowla o solidnych ścianach z ponurej, ciemnobrązowej cegły i kamienia. Pokryta dachówką z czarnego łupku, okna były wąskie i wysokie, a w taflach szkła odbijało się zaciągnięte chmurami niebo. Tchnęło stamtąd chłodem i przygnębieniem. A mimo to, kiedy podjeżdżałem na parking, raz jeszcze poczułem pchającą mnie naprzód obecność brata, zauważyłem strzałkę z napisem odwiedzający i wszedłem na żwirowaną ścieżkę biegnącą wzdłuż głównej ściany domu, uskakując przed kroplami deszczu spadającymi z gęstej winorośli. Pchnąłem drzwi i znalazłem się w wąskim korytarzu, jednym z tych, które pachną wiekowym drewnem i kurzem i przypominają mi zapach holu w mojej dawnej szkole. Panowała tu ta sama atmosfera publicznej instytucji, lecz w przeciwieństwie do mojej szkoły, było tutaj cicho. Zobaczyłem drzwi z napisem sekretariat i zapukałem. Nikt się nie odezwał, więc wsadziłem głowę do środka, lecz pomieszczenie było puste. Stały tam dwa stare metalowe biurka. Na jednym z nich przysiadł komputer. Usłyszawszy hałas, wróciłem na korytarz. Na chwilę później na zakręcie schodów ujrzałem kobietę w średnim wieku. Niosła plik tekturowych teczek. Jej kroki dudniły na drewnianych schodach, nieprzykrytych dywanem. Kiedy mnie ujrzała, rzuciła w moim kierunku pytające spojrzenie. – Szukam pani Holloway – powiedziałem. – Czy to pani? – Tak to ja. – W czym mogę panu pomóc? W jej głosie, tak jak się można było spodziewać, usłyszałem cienie amerykańskiego akcentu. – Nazywam się Andrew Westley, jestem z Chronicle. Pokazałem jej legitymację prasową, ale prawie na nią nie spojrzała. Chciałbym zadać pani kilka pytań na temat ojca Franklina. Ojciec Franklin przebywa obecnie w Kalifornii. Tak, ale w ubiegłym tygodniu miało miejsce pewne wydarzenie. O jakim wydarzeniu pan mówi? Spytała pani Holloway. Z tego co rozumiem, widziano tu ojca Franklina. Pokręciła powoli głową. Stała odwrócona plecami do drzwi prowadzących do jej pokoju. Sądzę, że to jakaś pomyłka panie Wesley. Widziała pani ojca Franklina, kiedy tu był? spytałem. Nie wiedziałam. go tu nie było. Wbiła we mnie lodowate spojrzenie, a tego najmniej się spodziewałem. Czy kontaktował się pan z naszym biurem prasowym? Wasze biuro mieści się tu, na miejscu? Ma siedzibę w Londynie. Wszystkie rozmowy i wywiady z prasą umawiamy za jego pośrednictwem. Dostałem wiadomość, że mam tu przyjechać. Z naszego biura prasowego? Nie. Z tego co mi wiadomo, do Chronicle wpłynęła prośba o rozmowę po tym, jak pojawił się tu ojciec Franklin. Czy pani temu zaprzecza? Ma pan na myśli przesłanie wiadomości do gazety? Nie, nikt się z redakcją nie kontaktował. A jeśli Pan ma na myśli to, że zaprzeczam, jakoby pojawił się tu ojciec Franklin, to odpowiedź brzmi tak. Przeglądaliśmy się sobie. Poczułem irytację i złość na samego siebie. Kiedy zdarzają mi się takie sytuacje, obwiniam się o brak doświadczenia i motywacji. Wydaje mi się, że inni dziennikarze zawsze wiedzą, jak radzić sobie z osobami pokroju pani Holloway. Czy mogę porozmawiać z kimś, kto tu zarządza? Ja jestem kierownikiem administracji. Pozostali są zajęci nauką. Już miałem się poddać, lecz po chwili zapytałem: Czy moje nazwisko coś pani mówi? A powinno? Ktoś poprosił, żebym to właśnie ja przyjechał. Taka prośba pojawia się zazwyczaj w biurze prasowym, a nie tutaj. Chwileczkę powiedziałem. Poszedłem z powrotem do samochodu, żeby zabrać notatki, które dzień wcześniej dał mi Wickham. Pani Holloway ciągle stała u stóp schodów, ale już gdzieś odłożyła swój stosik akt. Podałem jej faks od Wickama, który brzmiał następująco: Wielmożny pan L. Wickam, kierownik redakcji reportaży Chronicle. Oto szczegóły, o które pan pytał. Stygmatyczny kościół Jezusa Chrystusa, Caldlow, Derbyshire, pół mili za wioską Kaldlow w kierunku na północ, przy drodze numer A623. Parking przy głównej bramie. Pani Holloway, kierownik administracji, udzieli pańskiemu reporterowi, panu Andrew Westleyowi, wszelkich niezbędnych informacji. K. Angel. To nas nie dotyczy, powiedziała pani Holloway. Bardzo mi przykro. Kto to jest K. Angel? spytałem. Kobieta, mężczyzna? Ta pani zajmuje prywatne skrzydło we wschodniej stronie budynku i nie ma żadnych powiązań z kościołem, to wszystko. Dziękuję panu. Położyła dłoń na moim ramieniu i grzecznie poprowadziła do drzwi. Zasugerowała, że jeśli pójdę ścieżką, znajdę się przed bramą do prywatnego skrzydła posiadłości. Przykro mi, że nastąpiło takie nieporozumienie, powiedziałem. Nie mam pojęcia, jak to się mogło stać. Gdyby chciał pan uzyskać dodatkowe informacje na temat kościoła, proszę się skontaktować z naszym biurem prasowym. Wie pan, nasze biuro pełni właśnie taką funkcję. Tak, oczywiście. Rozpadało się jeszcze mocniej, a ja nie miałem płaszcza. Mógłbym zapytać tylko o jedną rzecz. Gdzie są wszyscy? Czy dokądś wyjechali? Nie. Mamy komplet. W tym tygodniu szkoli się tu ponad dwieście osób. Mam wrażenie, jakby budynek był zupełnie opuszczony. Jesteśmy grupą, która złożyła ślub milczenia. Jestem jedyną osobą, której wolno mówić w ciągu dnia. Do widzenia, panu. Wycofała się do budynku i zamknęła za sobą drzwi. Postanowiłem zadzwonić do redakcji, ponieważ nie było wątpliwości, że temat, który miałem zbadać, jest już nieaktualny. Stojąc pod winoroślą i przyglądając się zacinającemu deszczowi, pełen złych przeczuć wykręciłem bezpośredni numer Lena Wickhama. Podniósł słuchawkę po dłuższej chwili. Opowiedziałem mu o wszystkim. Rozmawiałeś już z naszą informatorką? Zapytał. Z kimś o nazwisku Engir? Właśnie stoję przed jej drzwiami, odparłem i wyjaśniłem sytuację. To chyba nie jest żaden temat. Myślę, że może to jakieś sąsiedzkie nieporozumienie. No wiesz, oni mi to, a ja im tamto. Ale na pewno nie chodzi o zakłócanie ciszy, pomyślałem, wypowiadając te słowa. Len Wickham milczał długą chwilę. Porozmawiaj z sąsiadką, odezwał się w końcu. Jeżeli odkryjesz coś ciekawego, zadzwoń. Jeżeli nie, wracaj dzisiaj wieczorem do Londynu. Jest piątek, sądziłem, że będę mógł odwiedzić rodziców i zostać u nich na noc. W odpowiedzi Wickham odłożył słuchawkę. Rozdział trzeci Przy drzwiach powitała mnie kobieta w średnim wieku, do której zwróciłem się panno Angier. Spytała mnie o nazwisko, przyjrzała się uważnie mojej legitymacji prasowej... A potem zaprowadziła mnie do pokoju przylegającego do holu i poprosiłabym zaczekał. Zabytkowe krzesła, indyjskie dywany i politurowany stół stanowiły proste lecz interesujące umeblowanie. Przytłoczyły mnie rozmiary tego pomieszczenia i panująca w nim atmosfera arystokratycznej świetności. Nagle poczułem się zmięty i brudny w moim wygniecionym i mokrym od deszczu garniturze. Po mniej więcej pięciu minutach kobieta wróciła i wypowiedziała słowa, pod wpływem których poczułem chłód na plecach. Lady Catherine, zaraz pana przyjmie. Zaprowadziła mnie na górę do obszernego, przyjemnego salonu, którego okna wychodziły na dolinę. W oddali, za zasłoną deszczu widać było wysokie turnie. Przy kominku, w którym płonęły i dymiły polana, stała młoda kobieta. Kiedy do niej podszedłem, wyciągnęła do mnie rękę w geście powitania. Wytrącił mnie z równowagi niespodziewany obrót wydarzeń i to, że znalazłem się w domu rodziny należącej do wyższych sfer. Lecz Lady Catherine przyjęła mnie nadzwyczaj serdecznie. Jej wygląd zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Była wysoka, miała szeroką twarzą, o mocnej, szczęcej, dużych, szeroko rozstawionych oczach. Jej długie włosy były upięte w taki sposób, że łagodziły ostrość profilu. W jej sposobie bycia czuło się pewną nerwowość, tak jakby niepokoiła się o to, co mogę pomyśleć lub powiedzieć. Przywitała się ze mną dosyć oficjalnie, ale kiedy starsza kobieta wyszła z pokoju, jej zachowanie uległo zmianie. Przedstawiła się jako Kate, nie Katrin, Angier, i powiedziała, że tytuł szlachecki niewiele ją obchodzi i że sama rzadko się nim posługuje. Poprosiłabym potwierdził, że nazywam się Andrew Westley, co uczyniłem. Domyślam się, że był pan już w głównej części domu, w kościele stygmatycznym? Ledwie udało mi się przekroczyć próg. To chyba moja wina. Uprzedzałam ich, że może pan przyjechać, ale pani Holloway nie była specjalnie zadowolona. Przypuszczam, że to pani kontaktowała się z redakcją. Chciałam się z panem spotkać. Domyślam się. Jednak dlaczego akurat ze mną? Zamierzam powiedzieć panu o tym, ale nie jadłam jeszcze obiadu, a pan. Odparłem, że zatrzymałem się w wiosce na herbatę, ale od śniadania nic nie jadłem. Zszedłem za nią na parter, gdzie służąca, która otworzyła mi drzwi, lady Catherine, zwracała się do niej pani, Makin, przygotowywała prosty posiłek złożony z mięs na zimno, serów i sałatki. Kiedy siedliśmy do stołu, zapytałem kate Angier, dlaczego sprowadziła mnie z Londynu, skoro okazuje się, że sprawy właściwie nie ma. Nie sądzę, aby tak było odparła. Muszę dzisiaj wieczorem oddać materiał. Cóż to może być trudne? Czy jada pan mięso, panie Westley? Podała mi talerz z pieczenią na zimno. Jedząc, prowadziliśmy uprzejmą rozmowę. Wypytywała mnie o gazetę, o karierę zawodową, o to, gdzie mieszkam i tak dalej. Nie potrafiłem zapomnieć o jej tytule i czułem się przez to skrępowany. Ale im dłużej rozmawialiśmy, tym atmosfera robiła się swobodniejsza. Zachowywała się niepewnie, niemal nerwowo. I często odwracała wzrok, a potem, gdy coś opowiadałem, znowu na mnie patrzyła. Przypuszczałem, że wynika to raczej ze szczególnego sposobu bycia, a nie braku zainteresowania tym, co mówię. Zauważyłem na przykład, że za każdym razem, gdy sięga po coś ze stolika, drżą jej ręce. W końcu uznałem, że nadszedł czas, by powiedziała mi coś więcej o sobie. Wyjawiła, że dom jest własnością jej rodziny od ponad trzystu lat. Większość ziemi w dolinie należy do majątku, a znaczna liczba gospodarstw pozostaje w dzierżawie. Jej ojciec jest hrabią, mieszka za granicą, matka nie żyje, a jedyna bliska krewna, jej starsza siostra, mieszka z mężem i dziećmi w Bristolu. Dom, w którym zatrudniano licznych służących, był posiadłością rodzinną, aż do wybuchu II wojny światowej. Potem ministerstwo wojny zajęło większą część budynku, przeznaczając go na główną kwaterę dowództwa wojsk transportowych Sił Powietrznych RAF. W tym czasie rodzina przeniosła się do wschodniego skrzydła, które zresztą zawsze było najbardziej przez wszystkich lubianą częścią domu. Kiedy RAF opuścił posiadłość, wprowadziła się Rada Hrabstwa Derbyshire, a obecni lokatorzy, jak to ujęła, przybyli w 1980 roku. Mówiła, że początkowo rodzice obawiali się obecności amerykańskiej sekty religijnej, z uwagi na to, co się o niektórych sektach słyszało, ale w tamtym czasie potrzebowali pieniędzy. I wszystko zakończyło się dość szczęśliwie. Kościół stara się zbytnio nie rozpowszechniać swoich nauk. Członkowie zboru są bardzo uprzejmi i mili, a ostatnimi czasy ani ona sama, ani mieszkańcy wioski nie martwią się o to, co sekta robi, czy czego nie robi. W tym miejscu rozmowy skończyliśmy posiłek a pani Mejkin przyniosła kawę. Rozumiem więc, że temat, który mnie tu ściągnął, historia o kaznodziei przemieszczającym się w przestrzeni, jest nieprawdziwy, powiedziałem. I tak i nie. Członkowie sekty nie kryją się z tym, że podstawą ich nauk są teorie ich duchowego przywódcy. Ojciec Franklin jest stygmatykiem. Uważa się, że posiada zdolność bilokacji, czyli przemieszczania się w przestrzeni, lecz nigdy świadkami takiego zdarzenia nie były osoby spoza zboru. Nigdy też jego bilokacja nie odbyła się w warunkach kontrolowanych. Ale czy to prawda? Nie mam całkowitej pewności. Tym razem w całej historii brała udział miejscowa lekarka, i nie wiadomo dlaczego opowiedziała o tym dziennikarzowi popularnej popołudniówki, która opublikowała sensacyjny materiał. Słyszałam o tym, kiedy któregoś dnia byłam w wiosce. Nie mam pojęcia, jak taka historia mogła być prawdziwa. Przecież ich przywódca jest w więzieniu w Ameryce, prawda? Lecz jeśli wszystko wydarzyło się naprawdę, jest tym bardziej interesujące. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że to oszustwo. Skąd doktor Ellis wie, jak ten człowiek wygląda? Możemy się opierać jedynie na słowach członków zboru. W pani relacji, opowieść brzmiała autentycznie. Mówiłam już, że chciałam pana poznać, a to, że ten człowiek upiera się, iż posiada umiejętność bilokacji, było smętnym pretekstem. Zaśmiała się, jak ktoś, kto wybucha śmiechem, kiedy powie coś, co powinno rozbawić innych. Nie miałem najmniejszego pojęcia, o czym mówi. Nie mogła pani zadzwonić do redakcji? spytałem albo napisać do mnie. Oczywiście mogłam. Ale nie byłam pewna, czy jest pan tym, o kim myślałam. Najpierw chciałam się z panem spotkać. Nie rozumiem. Dlaczego jakiś bilokujący się fanatyk miałby mieć coś wspólnego ze mną? To po prostu przypadek. I pan nieporozumienia i niejasności dotyczące iluzji i tak dalej. Znów spojrzała na mnie wyczekująco. Myślała więc pani, że kim jestem? Synem Klajwa Bordena. Czy się mylę? Próbowała wytrzymać moje spojrzenie, ale jej oczy nieodparcie uciekały w bok. Jej nerwowy sposób bycia i umykające spojrzenie wprowadzały do rozmowy napięcie. Człowiek o nazwisku Clive Borden był moim naturalnym ojcem, powiedziałem. Zostałem jednak adoptowany w wieku trzech lat. No tak. Nie myliłam się więc co do pana. Kiedyś już się spotkaliśmy wiele lat temu. Kiedy oboje byliśmy dziećmi, wtedy miał pan na imię Niki. Nie pamiętam odparłem. Musiałem być wtedy małym dzieckiem. Gdzie doszło do tego spotkania? Tu, w tym domu. Naprawdę nic pan nie pamięta? Nic, a nic. Czy ma pan inne wspomnienia z tego okresu? Tylko jakieś oderwane obrazy, ale nic, co byłoby związane z tym miejscem. Taki dom na pewno zrobiłby wrażenie na dziecku, prawda? Tak, na pewno. Nie jest pan pierwszą osobą, która to mówi. Moja siostra, moja siostra nie znosi tego domu i nie mogła się doczekać, kiedy się stąd wyprowadzi, sięgnęła ręką za siebie. Wzięła z biurka mały dzwonek i potrząsnęła nim dwa razy. Zazwyczaj po obiedzie pozwalam sobie na szklaneczkę czegoś mocniejszego. Zechciałby się pan do mnie przyłączyć? Tak, bardzo pani dziękuję. Pojawiła się pani Makin, a Lady Catherine wstała. Pan Westley i ja przeniesiemy się teraz do bawialni i spędzimy tam popołudnie, pani Makin. Kiedy wchodziliśmy po schodach, poczułem nagły impuls. Chciałem jak najdalej uciec od niej i od tego domu. Wiedziała o mnie więcej niż ja sam, lecz była to wiedza na temat tego okresu mojego życia, który zupełnie mnie nie interesował. Był to niewątpliwie dzień, w którym znów miałem stać się Bordenem. Czy mi się to podobało, czy nie. Najpierw książka jego pióra, a teraz to. Wszystko było ze sobą powiązane, lecz czułem, że intrygi tej kobiety mnie nie obchodzą. Dlaczego miałbym się przejmować rodziną, która się ode mnie odwróciła? Zaprowadziła mnie do pokoju, w którym pierwszy raz ją zobaczyłem, i zdecydowanym ruchem zamknęła za nami drzwi, jak gdyby wyczuła moją chęć ucieczki, i chciała mnie zatrzymać najdłużej jak tylko się da. Na niskim stole stała srebrna taca z butelkami, szklankami i wiaderkiem lodu. Jedna ze szklanek była już napełniona, a tego solidnego drinka prawdopodobnie przygotowała pani Makin. Kate zaprosiła mnie, bym usiadł, a potem zapytała: Czego się pan napije? Właściwie miałem ochotę na piwo, ale na tacy stały tylko mocne alkohole. Odparłem, że napiję się tego samego co ona. To amerykańska whisky z wodą sodową. Chciałby pan spróbować? Potwierdziłem i przyglądałem się, jak miesza mojego drinka. Kiedy usiadła na kanapie i podwinęła nogi, wypiła jednym haustem prawie pół szklanki. Jak długo może pan zostać? zapytała. Być może tylko na jednego drinka. Jest wiele spraw, o których chciałabym z panem porozmawiać i wiele rzeczy, o które chciałabym zapytać. Dlaczego? Ze względu na to, co wydarzyło się, gdy byliśmy dziećmi? Chyba nie będę mógł pani pomóc odparłem. Teraz, kiedy nie wierciła się na krześle, mogłem się jej dokładniej przyjrzeć i stwierdziłem, że jest wcale atrakcyjną kobietą mniej więcej w moim wieku. Widać było, że lubi alkohol i że jego skutki nie są jej obce. Poczułem się jak na dobrze znanym gruncie. Większość sobot i niedziel spędzałem na popijaniu z przyjaciółmi. Niemniej jednak ciągle niepokoiły mnie i rozpraszały jej oczy, bo wciąż powtarzało się to samo. Patrzyła na mnie, a zaraz potem odwracała wzrok, potem znów spoglądała w moją stronę, a ja czułem się tak, jakby ktoś stał za moimi plecami. Chodził gdzieś po pokoju, a ja nie mogłem go dojrzeć. Krótka odpowiedź na pytanie może nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, powiedziała. Dobrze. Czy ma pan brata bliźniaka? Albo czy miał pan brata bliźniaka, który umarł, kiedy był pan dzieckiem? Nie mogłem opanować zaskoczenia. Odstawiłem szklankę i zacząłem wycierać alkohol, który wylałem sobie na kolana. Dlaczego pani o to pyta? Czy ma pan brata? Niech pan powie. Nie wiem. Myślałem, że mam, ale nigdy nie potrafiłem do niego dotrzeć, to znaczy nie jestem pewien. Chyba dał mi pan odpowiedź, której się spodziewałam, powiedziała. Ale nie taką, na jaką liczyłam. Odparłem, że jeżeli ma to jakiś związek z rodziną Bordenów, mogę jej od razu powiedzieć, że nic o nich nie wiem. Czy zdaje sobie pani z tego sprawę? spytałem. Tak, ale jest pan Bordenem. Byłem, ale nie mam z nimi nic wspólnego. Nagle, w przebłysku intuicji, ujrzałem obraz rodziny tej młodej kobiety. Ponad 300 lat nieprzerwanego następstwa pokoleń, to samo nazwisko i tytuł, ten sam dom, wszystko to samo. Korzenie mojej rodziny sięgały czasu, kiedy miałem trzy lata. Sądzę, że pani nie rozumie, co to znaczy być adoptowanym. Byłem małym chłopcem dzieciakiem, a mój ojciec wyrzucił mnie ze swojego życia jak niepotrzebny przedmiot. Przez wiele lat zadręczałem się tym, myślałem tylko o tym. Dawno temu zamknąłem ten rozdział, ponieważ nie było innego wyjścia. Mam teraz nową rodzinę. Jednak pański brat wciąż jest Bordenem. Kiedy tylko wspominała o bracie, przeszywał mnie ból wynikający z poczucia winy, niepokoju i ciekawości. Czułem się tak, jakby wykorzystywała go po to, by osłabić moją zdolność obrony. Przez całe życie istnienie brata było moją największą tajemnicą. Była to ta część mojego umysłu i serca, do której nikomu nie dawałem wglądu. A tutaj okazuje się, że rozmawiam z zupełnie obcą osobą, która zachowuje się tak, jakby go znała. Czemu to panią interesuje? Spytałem. Czy kiedy pierwszy raz pan o mnie usłyszał, kiedy zetknął się pan z moim nazwiskiem czy ono coś panu powiedziało? Nie. Czy słyszał pan kiedyś o Rupercie Angierze? Nie. A o wielkim Dantonie iluzjoniście? Nie. Moja naturalna rodzina interesuje mnie tylko o tyle, że mam nadzieję odnaleźć poprzez nią brata. Podczas rozmowy popijała łyski małymi łyczkami. I teraz jej szklanka była pusta. Pochyliła się, żeby zmieszać jeszcze jednego drinka. Chciała mi dolać trochę alkoholu, ale wiedząc, że czeka mnie długa droga samochodem, odsunąłem szklankę. Myślę, że los pańskiego brata wiąże się z tym, co wydarzyło się około stu lat temu, powiedziała. Chodzi o jednego z moich przodków, Ruperta Angiera. Mówi pan, że nigdy pan o nim nie słyszał i właściwie nie ma powodu, żeby znał pan to nazwisko, ale był iluzjonistą występującym pod koniec wieku. Posługiwał się pseudonimem Wielki Danton, ponieważ w tamtych czasach wszyscy iluzjoniści używali pompatycznych pseudonimów. Był ofiarą szeregu brutalnych ataków ze strony człowieka, który nazywał się Alfred Borden, pańskiego pradziadka, który również był iluzjonistą. Mówi pan, że nic pan o tym nie wie? Widziałem tylko książkę, przypuszczam, że to pani ją wysłała, kiwnęła głową. Spór między nimi ciągnął się latami. Wciąż się nawzajem atakowali, a najczęściej przybierało to formę przerywania sobie występów. Historia ta opisana jest w książce Bordena, a przynajmniej jest tam jego wersja wydarzeń. Czytał pan? Książkę dostałem pocztą dziś rano. Nie miałem możliwości. Myślałam, że zainteresuje pana to, co się wydarzyło. Po co wciąż mówić o tych Bordenach pomyślałem znów. Sięgamy zbyt daleko w przeszłość, za mało o nich wiem. Kate mówiła o czymś, co ją fascynowało, a mnie zupełnie nie interesowało. Czułem, że powinienem wysłuchać jej z uprzejmości, ale wiedziałem, że nigdy nie pojmie, jakie tkwią we mnie pokłady oporu i niechęci. Nie zrozumie podświadomego mechanizmu obronnego, który buduje w sobie dziecko, kiedy czuje się odrzucone. Aby się zaadoptować w nowej rodzinie, musiałem zapomnieć o wszystkim, co wiedziałem na temat tej starej. Ile razy muszę to jeszcze powtórzyć, żeby ją przekonać? Mówiąc, że chce mi coś pokazać, odłożyła szklankę i podeszła do stojącego tuż za mną biurka. Schyliła się, by sięgnąć do niższej szuflady. Sukienka się przesunęła i mignął mi fragment wąskiego, białego paseczka. Rąbek koronkowego biustonosza, górny łuk piersi, przytrzymywany przez aksamitny materiał. Odwróciła się i wyciągnęła rękę i wtedy zobaczyłem jej ramiona i zapięcie biustonosza widocznego pod cienkim materiałem sukienki a potem włosy okalające jej twarz. Starała się wciągnąć mnie w coś, o czym nie miałem pojęcia, a ja bezczelnie się jej przyglądałem, myśląc leniwie, jakby to było, gdybym się z nią kochał. Kochać się z hrabiną o to coś w rodzaju wątpliwego żartu, w stylu moich kolegów z redakcji dobre czy złe było to moje życie. Dla mnie bardziej interesujące niż wszystkie opowieści o iluzjonistach z zamieszłych czasów. Pytała, w której części Londynu mieszkam, a nie z kim tam mieszkam, więc nie wspomniałem o Zeldzie. Cudowna, wspaniała i irytująca Zelda o wystrzyżonych włosach i skółkiem w nosie, w butach nabijanych ćwiekami i o kształtach jak ze snów, która trzy wieczory temu powiedziała, że chce Związku Otwartego. I wyniosła się o pół do jedenastej w nocy, zabierając masę moich książek i większość płyt. Nie widziałem jej od tego czasu i zaczynałem się martwić, mimo że w przeszłości robiła już takie rzeczy. Chciałem zapytać tę utytułowaną pannę o Zeldę. Nie dlatego, że interesowało mnie co powie, ale dlatego, że Zelda była dla mnie rzeczywista. Jak pani sądzi, w jaki sposób mógłbym odzyskać Zeldę albo jak mógłbym się uwolnić od pracy w redakcji, bez obrażania uczuć mojego ojca? Albo, jeżeli Zelda naprawdę się wyprowadzi, gdzie będę mieszkał, jako że mieszkanie należy do jej rodziców? Z czego będę żył, jeśli zostanę bez pracy? A jeżeli mój brat naprawdę istnieje, to gdzie jest i jak mam go znaleźć? Każde z tych pytań zajmowało mnie bardziej niż wieści o sporze między naszymi pra-pradziadkami o których nigdy nie słyszałem. Chociaż. Jeden z nich napisał książkę. O tym może warto by posłuchać. Nie wyciągałam tego całe wieki, powiedziała Kate. Wyjęła kilka albumów ze zdjęciami, które leżały teraz jeden na drugim, podczas gdy ona sięgała do największej szuflady. Już mam. Proszę bardzo. Trzymała w dłoniach nierówny stos starych i spłowiałych papierów. Rozłożyła je obok siebie na kanapie i zanim zaczęła przerzucać, Wzięła do ręki szklankę. Mój prapradziad był jednym z tych ludzi, których cechuje obsesyjne zamiłowanie do porządku. Nie tylko niczego nie wyrzucał, ale wszystko, co posiadał, oznaczał naklejkami, sporządzał listy, miał nawet specjalne szafki na przedmioty, które szczególnie cenił. Kiedy dorastałam, rodzice mówili rzeczy dziadka. Nigdyśmy się do nich nie zbliżali, nie wolno nam było nawet na nie patrzeć. Rozali i ja. Nie mogłyśmy się jednak oprzeć i przeszukiwałyśmy niektóre. Kiedy siostra wyjechała i wyszła za mąż, a ja zostałam tutaj sama, w końcu przekopałam wszystko i udało mi się to jakoś uporządkować. Część kostiumów i rekwizytów scenicznych sprzedałam za nie najgorszą cenę. Te plakaty i ogłoszenia o występach znalazłam w pokoju, który kiedyś był jego gabinetem. Mówiąc nieustannie, przeszukiwała stos papierów, po czym podała mi pożółkłą, cieniutką kartkę. Tyle razy ją składano i rozkładano, że w miejscach zagięcia niemal rozchodziła się w palcach. Było to ogłoszenie o występie w mieście Stoke Newington, w Empress Theatre przy Evering Road. Nad spisem nazwisk artystów widniała uwaga, że liczba przedstawień jest ograniczona, że występy odbywać się będą po południu i wieczorem od 14 do 21 kwietnia. Szczegóły dalszych występów będą ogłoszone w gazetach. Na samej górze wydrukowano czerwonymi literami nazwisko irlandzkiego tenora Denisa O'Canahana. Niech Nasze Serca napełni radość Irlandii. Inne numery to m.in. występy sióstr McKee, trio uroczych szansonistek samiego Renalda, połaskotać pod żebrem Wasza Wysokość oraz Roberta i Roberty Franks. Recytacja par excellence. W połowie listy wykonawców, tuż pod palcem wskazującym Kate, która pochyliła się nad kartką, widniał pseudonim artystyczny Wielkiego Dantona, największy iluzjonista świata. To było jeszcze w czasach, zanim został wielkim magikiem, powiedziała. Przez większą część życia nie powodziło mu się zbyt dobrze. Stał się naprawdę sławny dopiero na kilka lat przed śmiercią. Ten plakat pochodzi z 1881 roku, kiedy zaczynało mu iść coraz lepiej. Co znaczą te wszystkie symbole? Zapytałem, wskazując na kolumnę cyfr, starannie wypisanych piórem na marginesie plakatu. Z tyłu widniało ich jeszcze więcej. To obsesyjny system katalogowania Wielkiego Dantona, odparła. Wstała z kanapy i całkiem naturalnie usiadła na dywanie przy moim fotelu. Pochyliła się w moją stronę, tak by móc widzieć plakat, który trzymałem w ręce i powiedziała. Jeszcze nie udało mi się wszystkiego rozpracować, ale pierwsza liczba oznacza kolejny numer występu. Gdzieś jest księga, w której odnotowywał każde przedstawienie. Pod spodem jest liczba spektakli, z zaznaczeniem, ile było popołudniówek, a ile występów wieczornych. Następna to liczba sztuczek magicznych i iluzji, które przedstawił, i tu znów miał ponad 10 notesów, w których analizował i opisywał każdy z wykonanych numerów. Kilka notesów trzymam tu w szufladzie, i można by prawdopodobnie sprawdzić, co robił w Stoke Newington. Jest to jednak bardziej skomplikowane, bo każda z iluzji miała liczne wersje, a te również ma gdzieś skatalogowane. Proszę spojrzeć na ten symbol. 10G to chyba oznacza jego garze dziesięć gwinei. Czy to dużo? Jeśli tylko za jeden wieczór, to fantastycznie. Ale to było chyba honorarium za cały tydzień, a więc dosyć przeciętne zarobki. To chyba nie był duży teatr. Wziąłem plik innych plakatów. Tak jak mówiła, każdy z nich był opisany podobnym kodem. Oznaczał również wszystkie rekwizyty i maszynerię sceniczną, dodała. Czasami zastanawiam się, jak w ogóle miał czas występować. Ale kiedy porządkowałam piwnicę, zauważyłem, że każda z części jego wyposażenia ma odrębny numer, a każdy numer ma swoje miejsce w wielkim spisie katalogowym, i wszystko zgadza się z wpisami do innych ksiąg. Może robił to nie on. Nie, charakter pisma zawsze jest ten sam. Kiedy umarł? Co dziwne, tutaj pojawiają się pewne wątpliwości. Z gazet można się dowiedzieć, że zmarł w 1903 roku, a w Timesie wydrukowano jego nekrolog, ale w wiosce są ludzie, którzy twierdzą, że rok później wciąż tu mieszkał. Zastanawiające jest i to, że w jego zeszycie z wycinkami znalazłam ten nekrolog przyklejony i opatrzony numerem katalogowym, tak jak wszystkie pozostałe wycinki. Czy może pani jakoś wyjaśnić, jak to możliwe? Nie. Alfred Borden opisuje to w swojej książce. Stamtąd się właśnie o wszystkim dowiedziałam, a potem próbowałam dojść, co się między nimi wydarzyło. Ma pani tego więcej? Kiedy sięgała po zeszyty z wycinkami, nalałem sobie jeszcze amerykańskiej whisky, której nigdy przedtem nie próbowałem, a która mi zasmakowała. Byłem zadowolony również i z tego, że Kate siedzi na podłodze, odwracając głowę w moim kierunku, kiedy mówi i pozwalając mi prawdopodobnie całkiem świadomie. Na coraz śmielsze spojrzenia w głąb jej dekoltu. Czułem się lekko rozbawiony tym, że tu jestem, nie w pełni rozumiejąc, co się właściwie dzieje, że rozmawiamy o magikach, o spotkaniach w dzieciństwie, że nie jestem w pracy tam, gdzie tak naprawdę powinienem być, że nie jadę samochodem do rodziców tak, jak zaplanowałem. Tą częścią umysłu, którą zaprzątał mój brat, czułem jakieś ukontentowanie niepodobne do niczego co odczuwałem w związku z nim w przeszłości namawiał mnie żebym został za oknem robiło się coraz ciemniej zapadał wieczór a deszcz ciągnący od szczytów peninów padał nieustannie od okien wiało zimnym kate dorzuciła do kominka następną szczapę